to zdać sobie sprawę z tego, że taki program jest. I to już jest pierwszy klucz, pierwsza rzecz. I potem zdać sobie sprawę z tego, jak ten program funkcjonuje, czyli poprzez to, że w to wierzysz, automatycznie niszczysz Twoje sukcesy. Całe moje życie było bardzo trudne i smutne. Mam jedynego syna i moim pragnieniem jest, aby kiedyś z nim zamieszkać. To moje marzenie, być blisko niego. Jednak tarot mówi, że nigdy się tak nie stanie, że moje marzenie się nie spełni. Moje pytanie jest takie, czy na taką odpowiedź tarota mają wpływ moje wewnętrzne przekonania i blokady, czy to po prostu przeznaczenie? Dziękuję, pozdrawiam, Dorota. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Stanie się to, w co wierzysz. Jeżeli wierzysz w to, że zawsze będziesz mieszkać daleko od Twojego syna, to tak się stanie. Ale jeżeli Ty będziesz prosić siły wyższe o pomoc, o wsparcie, będziesz to wizualizować, będziesz myśleć pozytywnie, zmienisz to przekonanie na takie, że uda się w pobliżu tego syna zamieszkać, bo wiadomo, nie chodzi tutaj o to, żeby mieszkać z dorosłym dzieckiem, bo każdy chce mieć swoją przestrzeń, swoje życie, ale gdzieś tam w pobliżu, to na pewno to się uda. I tutaj moja jedna, jedyna rada. Jeżeli zaczniesz pracować nad tym, by to marzenie stało się rzeczywistością, to warto by zrezygnować z tarota, czyli warto by zrezygnować z przepowiedni ludzi, którzy zajmują się stawianiem tarota, aby nie podkopywać jak gdyby tej swojej wiary. Bo często jest tak, że nie masz pewności, czy osoba, która stawia tarota, czy ona naprawdę ma do tego właściwości, czy ma ten dar, czy też nie, czy tylko tak mówi. I wiele osób robi błędy, a inni przyjmują to jako prawdę i według tego kształtują swoje życie. Jakieś bardzo dawno nagrałam już taki film, on jest ogólnodostępny, etyka wróżbity, etyka wróżki i wróżbity. I myślę, że w tym filmie przekazałam również dużo takich wskazówek na ten temat, że naprawdę jest bardzo mało osób, które mają dar medium, dar jasnowidzenia. Większość osób po prostu stawia karty, tak na chybił trafił i tutaj mogą naprawdę wychodzić bardzo dziwne rzeczy. Dlatego gdy zaczniesz pracować nad realizacją tego konkretnego marzenia, to skup się w 100% na tym i idź do przodu, ufaj w siłę wyższą, a to, w co wierzysz, stanie się rzeczywistością. I nie pytaj tarota, bo w tym momencie, gdy ty pracujesz nad daną rzeczą i dopiero ten proces jest jak gdyby w trakcie materializacji i ktoś postawi tarota i uzyska na przykład złą odpowiedź, to automatycznie spadniesz do zera i znowu będzie to, no i tak się nie uda. Czyli kto ma tutaj na co wpływ? Więc i tak może być, że głównie jest tak, że wróżba, otrzymana wróżba, że ona kształtuje naszą wiarę. Wierzymy w to, co ktoś nam napisał i przez to automatycznie blokujemy naszą jak gdyby przyszłość. Pewne rzeczy są zapisane w Kronice Wszechświata, ale tutaj jest również dobra wiadomość, że to można zmienić. Ja bardzo dawno temu również na ten temat mówiłam, że gdy znamy naszą przyszłość, to możemy na nią wpłynąć energetycznie i ją zmienić. Czyli gdy znamy to, co jest zapisane, możemy poprzez naszą wolną wolę, bo nasza wolna wola jest najważniejsza. Tutaj nie ma jakiegoś prawa, które byłoby ważniejsze niż nasza wolna wola. I przy pomocy tej wolnej woli można zmienić nawet tak zwane przeznaczenie, czyli te zapisy wszechświata. Kolejne pytanie. Droga Mario, dawno Cię słucham i obserwuję, nigdy jednak nie napisałam, ale może moje pytanie akurat wykorzystasz do audycji. Zawsze porównywałam się do mojej siostry, chyba to właśnie jakiś wzorzec w podświadomości. Ciekawa jestem, skąd się to bierze, jaka jest tego przyczyna. Pojawia się pewna forma konkurencji, zazdrości. Nie chcę czuć się gorsza, bo ona mimo, że młodsza, osiągnęła dużo więcej w życiu niż ja i w rodzinie wszyscy ją podziwiają, a ja jestem tylko taka mała szara myszka. Jak to rozumieć? Jakbym sobie nie tłumaczyła tego na poziomie rozumu, to nie działa na dłuższą metę. Pozdrawiam Cię, Mario Czarodziejko, Monika.
Tu jest wzorzec w 100% zapisany w podświadomości. Coś musiało się wydarzyć w przeszłości. Ja jeszcze tylko sprawdzę, jeszcze raz, bo ona, mimo że siostra jest młodsza, czyli wiadomo już, jaki jest wzorzec. Nasi rodzice zawsze traktują młodsze dzieci lepiej, przynajmniej w 90%, niż dzieci starsze. I zawsze to dziecko, które już jest na świecie, widzi, jak rodzice zajmują się tym nowym dzieckiem, tym drugim dzieckiem, i pojawia się takie odczucie, jej poświęcają więcej czasu niż mnie. I to jest niezależne od tego, jak rodzice postępują, bo może być tak, że rodzice tyle samo uwagi poświęcali tobie, co później twojej siostrze, ale ty nie widziałaś tego jako dziecko, jako malutki niemowlaczek, ale jak już masz te kilka lat, to widzisz, że zajmują się siostrą. Czyli ten wzorzec podświadomości może powstać na zasadzie błędu rodziców, ale może powstać również po prostu z samej obserwacji. I ten wzorzec kształtuje całe twoje życie. Czyli taka malutka rzecz, taki malutki błąd, jak gdyby w programie, on wpływa krok po kroku. I potem jest tak, że ty materializujesz sytuacje, w których to będzie się jak gdyby pogłębiać. Czyli może być nawet tak, i to jest niesamowite, ale tak jest, że ty poprzez wiarę w to, że twoja siostra jest lepsza i że więcej osiągnęła niż ty, poprzez twoją wiarę ty jej pomagasz osiągać więcej sukcesów, a twoje sukcesy jak gdyby podcinasz im fundament. Czyli to jest niesamowite, ale to właśnie tak działa, że gdy ty w coś wierzysz, to ty to automatycznie wzmacniasz. Czyli taki mały program w podświadomości, że rodzice zajmowali się na przykład nią więcej niż tobą, wydawało ci się, że więcej niż tobą, i potem dorastasz i cały czas widzisz tylko te sytuacje, gdzie rzeczywiście tak jest. No, ona znowu coś dostała, ona znowu coś osiągnęła, a rodzice ją pochwalili, a mnie nie, bo ty automatycznie w tym momencie poprzez ten wzorzec będziesz wspomagać siostrę zamiast ciebie. No i co trzeba zrobić? Jak coś takiego rozwiązać? Tego nie można sobie wytłumaczyć, bo to nie pomaga. Podświadomość jest podświadomość. My możemy sobie tutaj rozumowo wszystko tłumaczyć, a tam swój robaczek wygryza wszystko wewnątrz nas. Co można zrobić? To zdać sobie sprawę z tego, że taki program jest. I to już jest pierwszy klucz, pierwsza rzecz. I potem zdać sobie sprawę z tego, jak ten program funkcjonuje, czyli poprzez to, że w to wierzysz, automatycznie niszczysz twoje sukcesy i wspomagasz siostrę. No i co, jak dalej? No i następnym krokiem jest to, aby ten program zmienić, czyli ten zły zapis, jak gdyby ten błąd w komputerze, wykasować i wgrać nowy program. Czyli jak to zrobić? No przede wszystkim poprzez obserwację. Gdy coś robisz i pojawia się taka myśl, a znowu mi się nie uda, wycofujesz się, zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest ten program, a następnie możesz pracować przy pomocy wizualizacji, przy pomocy afirmacji i poczuć w sobie, że masz swoją wartość, że masz twoją drogę, że siła wyższa oświetla twoją drogę i że siła wyższa cię prowadzi. I tak krok po kroku ten program zapisze się, jak gdyby ten błąd zostanie usunięty, a pojawi się to coś pozytywnego, czyli ten nowy zapis. Czyli za każdym razem, gdy pojawi się myśl, a moja siostra jest lepsza, to w tym momencie od razu tak jakby się złapać za rękę i potrząsnąć i powiedzieć: aha, słuchaj, to jest tutaj błąd, to jest ten program zapisany. No, mój komputer znowu, nie wiem, zawiesił się. O, zawiesił się. I co zrobić z komputerem, który się zawiesił? No, najlepiej wystartować go na nowo, prawda? Czyli gdy się zawiesił znowu na takiej myśli, iść pod prysznic, oczyścić się, wytłumaczyć sobie: słuchaj, to jest ten program i ten program zmieniam. W tym momencie wiem, jak on powstał i wiem, że mam takie same szanse, takie same możliwości, a nawet większe możliwości, i że teraz pracuję nad moim własnym sukcesem, a moja siostra idzie swoją własną drogą, niezależną ode mnie. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek ci pomoże.
Jeżeli okaże się, że nie, że te sytuacje dalej się będą pojawiać, dalej te myśli będą się pojawiać, to tylko pomoże tutaj samodyscyplina. Czyli cały czas myśl się pojawia, wycofać się, zresetować, wgrać nową myśl, pozytywną, że jestem dobra w tym, co robię, jestem najlepsza w tym, co robię. Przez całe życie wspierałam siostrę w jej sukcesach poprzez wiarę w to, że ona jest lepsza, ale w tym momencie zaczynam wspierać siebie. Czyli takie świadome kształtowanie swojego życia.